ten sposób możemy pokazać na takim właśnie panelu demonstracyjnym, w jaki sposób praktycznie możemy podchodzić do każdego aspektu monitorowania, kontroli tego ciśnienia, obniżania ciśnienia i lokalnie go tylko podnoszenia poprzez produkty, które już fizycznie możemy spotkać na aplikacjach, czyli eżektory, różnego typu dysze nadmuchowe, wzmacniacze przepływu, ewentualnie tam, gdzie potrzebujemy cały czas. Więc każdy z tych elementów odgrywa niestety rolę taką, że jeżeli je mamy odpowiednie, jakościowo, to też one wpływają na żywotność i także wpływają na to, że złączka się nie uszkadza, nie traci swojej szczelności i cały czas mamy zachowany szczelny układ. Teraz mam maszynę wyłączoną. Normalnie zdarza się tak, że maszyna, kiedy jest wyłączona, zatrzymana w przypadku, powiedzmy, produkcji, może się zdarzyć, że gdzieś po prostu to powietrze może nam sobie uciekać na zewnątrz, tak? Czyli gdzieś ta nieszczelność będzie cały czas w naszym układzie. Dlatego my też proponujemy takie rozwiązania jak zawory, żeby odcinać na czas nieproduktywny, odcinać nasze zasilanie. Po co ma układ działać? Jeżeli tylko stoi, tak? Nic się nie dzieje, nic się nie rusza, nic nie produkujemy, a cały czas mamy pod ciśnieniem, a te nieszczelności niestety zawsze gdzieś są. Ale to też cenna uwaga i rzecz, o którą wspomniałeś, że nie tylko elementy główne się liczą, ale również elementy, nazwijmy je podwykonawcze, tak? Czyli zastosowane tutaj złączki, przewody, redukcje. To wszystko ma wpływ na poprawną działanie układu. Rozmawialiśmy też o tym w kuluarach, tak, że często klienci zmuszeni kupić jakby ten wyrób, ale próbują oszczędzić wtedy już na tych elementach przyłączeniowych. Nie zawsze się to sprawdza, a właściwie rzadko się to sprawdza, żeby miało to rację bytu, bo taka pozorna oszczędność może doprowadzić właśnie do nieszczelności tego układu, a co się przekłada również na zużycie większej energii, a co się przekłada na naszą kieszeń. Zgadza się, więc ja mam taki ciekawy też case w tym przypadku, że czasami stosuje się złączki, które mają tak zwaną uszczelkę kierunkową. To znaczy, że w czasie, kiedy jest ciśnienie, jest w porządku, ale tą samą złączkę stosujemy do podciśnienia, co sprawia, że ona niestety staje się już nieszczelna i powietrze swobodnie przepływa, czyli tracimy tak naprawdę to podciśnienie. W przypadku ciśnienia jest wszystko w porządku, ale w przypadku podciśnienia tracimy, więc wtedy eżektor na pewno by musiał cały czas pracować, żeby generować podciśnienie. Więc tak jak zwróciłeś uwagę, złącza, różnego typu elementy są tutaj istotne, żebyśmy też nie tracili nie tylko samego ciśnienia, ale także i podciśnienia. No bo w tym przypadku to się przełoży na to, że eżektor będzie musiał dłużej pracować, żeby wytworzyć to podciśnienie, bo też zastosowaliśmy nie te złącza, co trzeba. Więc tutaj dobrym rozwiązaniem jest stosowanie takich złącz, które są faktycznie do podciśnienia. W naszym przypadku złącza w większości to są złącza do ciśnienia i podciśnienia, więc tutaj jakby nie ma takiego rozróżnienia, ale trzeba zwrócić na to uwagę, że niektóre złącza nie mogą działać w podciśnieniu, bo właśnie mają tą tak zwaną tą szczelkę kierunkową i to nie sprawdzi się w tym przypadku. Dobra, bardzo dziękuję za skondensowaną wiedzę, tak? W tak krótkim czasie pokazałeś nam tak dużo zastosowań. Temat przewodni energy saving, jak widzimy, w każdym z tych układów się sprawdza, poczynając od aplikacji pomiaru, poprzez elementy wykonawcze. Mówię tutaj o siłownikach, o wzroście tego ciśnienia, czyli o wzmacniaczach, o przepływomierzach. Super. Myślę, że to nie ostatni odcinek. Zapraszamy Cię już dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie, bo wiem, że ten film i nasz kanał jest odwiedzany przez coraz większą rzeszę osób, które właśnie interesują się tym tematem, które bardzo często też go w praktyce używają, tak? Bo nie wiem, powiem nieskromnie, ale pewnie mało kto do poduszki ogląda układy pneumatyczne, a może się mylę, ale bardzo dużo osób ze służb utrzymania ruchu nasz kanał śledzi. Bardzo często też trafiają do nas pytania właśnie z jakimiś konkretnymi zadaniami, dlatego jeszcze raz bardzo dziękujemy i prosimy o więcej. Super, ja też dziękuję bardzo za to, że mogłem przyjść tutaj do Was. Mogłem z Tobą porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, która dla nas też jest jakby z punktu widzenia istotna. Oszczędzanie energii, właśnie zmniejszanie ilości śladu węglowego, czy także wsparcia właśnie klientów, tak podchodząc praktycznie do rozwiązań i prezentując je, bo to jest ważne, że nie tylko taka teoria, gdzieś tam rozmowy i tak dalej, ale warto też pokazywać tą część praktyczną, żebyśmy po prostu wiedzieli, że faktycznie możemy zastosować te produkty konkretnie na maszynach i możemy wygenerować faktycznie oszczędności. Super, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję w takim razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
W naszym sklepie internetowym ergon.pl znajdziesz szeroką ofertę produktów SMC. Sprawdź też największą w Polsce bazę wiedzy z zakresu pneumatyki i automatyki.